Jarosław Lewandowski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie. Zbliżaj na początek tematy dnia. To będzie rok szkolny pełen zmian i wyzwań. Jest półtora rocznika absolwentów, uczniów klas ósmych, którzy trafili do naszych liceów i techników. Jest zmieniona ścieżka awansu zawodowego nauczyciela. Prowadzony jest nowy przedmiot historia i teraźniejszość. Ostatnie przygotowania przed pierwszym dzwonkiem. 400 plecaków wydajemy dla dzieci, które przybyły do Torunia z Ukrainy oraz dla polskich potrzebujących dzieci. Oblężone wordy. Po ukończeniu szkolenia zmniejsza mu się ilość punktów o 6. Najwięcej punktów karnych można otrzymać za takie rażące wykroczenia polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości, omijanie czy wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych. Trwają ostatnie kursy redukujące liczbę punktów karnych. Szansa na unijne pieniądze. Udało się przekonać marszałka województwa do tego, żeby miasta o statusie miast wojewódzkich też miały swoje ZIT-y. Możemy otrzymać z kolejnego rozdania unijnego na lata 2023-2027 około 40 milionów euro. Włocławscy radni zdecydowali o utworzeniu Stowarzyszenia WŁOW, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ostatnie dni wakacji i ostatnie przygotowania do nowego roku szkolnego. A w nim m.in. egzamin ósmoklasisty na stałe przesunięty na maj, nowy przedmiot historia i teraźniejszość, szkolenia strzeleckie w ramach edukacji dla bezpieczeństwa. Zmienią się również zasady awansu nauczycieli, wzrośnie wynagrodzenie pedagogów zaczynających pracę w zawodzie. O wyższe płace apeluje ZNP. Związek w czwartek rozpoczyna pogotowie protestacyjne. Uroczyste ślubowanie nauczycieli mianowanych tradycyjnie tuż przed pierwszym dzwonkiem wręczane są awanse zawodowe. Od nowego roku szkolnego ścieżka kariery pedagogów ulegnie zmianie. W miejsce nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego pojawi się nauczyciel początkujący. Od września ma się zwiększyć także zatrudnienie specjalistów, m.in. psychologów, logopedów i terapeutów. Jeżeli będzie brakowało na przykład psychologa, a wiemy, że brakuje na rynku psychologów i szkoła ogłasza nabory, a nie ma chętnych, to niestety będzie musiała poczekać, aż się osoby pojawią z odpowiednim wykształceniem, może ukończą jakieś studia podyplomowe. Brakuje także m.in. fizyków, matematyków, nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych. W szkołach do ostatniej chwili trwa kompletowanie kadry. W Bydgoszczy wolnych jest około 200 etatów. Rozwiązaniem sytuacji ma być m.in. prowadzenie zajęć przez nauczycieli innych przedmiotów. Dyrektorzy zatrudniają nauczycieli, co wcale nie oznacza, że możemy być w 100% pewni tego, że od 1 września w każdej szkole będzie 100% obsada kadry nauczycielskiej. Niestety nie, ale żeby temu zaradzić, będę wydawał też zgody dla tych nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacji. By zachęcić młodych ludzi do pracy w szkole od września, początkujący nauczyciel będzie zarabiać więcej. Zgodnie z rozporządzeniem minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla takiego pedagoga ma wynosić 3424 zł brutto. Oznacza to wzrost wobec obecnego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty o 345 zł brutto, a wobec wynagrodzenia nauczyciela kontraktowego o 257 zł brutto. Zdaniem związkowców z ZNP podwyżki są za małe, zapowiadają pogotowie protestacyjne. Na 1 września oplakatowane informacyjnie placówki i flagi związkowe tam, gdzie związek zawodowy prowadzi swoją działalność. W dalszych etapach myślimy o czarnym tygodniu, wskazującym na to chmury, które nad oświatą się zbierają czarne. Związkowcy czekają na propozycję Ministerstwa Edukacji, a także na spotkanie z premierem. Po nich ma zapaść decyzja, jaką formę przyjmie ewentualny protest. Posłanka PiS Joanna Borowiak podkreśla, że wynagrodzenia nauczycieli wzrastają każdego roku. Dbamy o nauczycieli. Nauczyciele są dla nas bardzo ważni. Są filarem polskiej szkoły, są filarem polskiej edukacji. Dialog cały czas ze stroną nauczycieli trwa. Na przyszły rok planujemy wpisać do budżetu państwa 9% podwyżkę płacy dla nauczycieli.
Zmiany od września dotyczyć będą także uczniów. Pojawi się nowy przedmiot, historia i teraźniejszość. W ramach edukacji obronnej uczniowie przejdą szkolenia strzeleckie. Samorządy mają kilka lat, by przygotować miejsce do zajęć, czyli strzelnice. Przedmiot, który wprowadzi praktyczną naukę obsługi broni i jest to przeznaczone dla klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, jednak także obronności będą uczyć się uczniowie klas ósmych. Z kwietnia na maj już na stałe przesunięty został egzamin ósmoklasisty. Wiosną maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Nowy rok szkolny rozpocznie w regionie 283 tysiące uczniów, a także około 6,5 tysiąca młodych ludzi z Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli schronienie przed wojną. Ponad 56 milionów złotych na zakup wyprawki szkolnej trafiło na konta rodziców i opiekunów dzieci z regionu. W kraju kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła miliard złotych. Darmowe wyprawki organizują także Polski Czerwony Krzyż oraz Caritas Polska. W plecaku mamy zeszyty. Każdy rodzic wie, z jakimi kosztami wiąże się posłanie dziecka do szkoły. A w tym roku ceny artykułów papierniczych wzrosły nawet o połowę. Darmowe wyprawki szkolne dla najbardziej potrzebujących przygotowało wiele instytucji, między innymi Polski Czerwony Krzyż. Otrzymaliśmy 400 plecaków z wyprawką szkolną, w skład której wchodzą między innymi kredki, długopisy, zeszyty, pisaki, czyli takie najpotrzebniejsze rzeczy dla każdego ucznia. Tych 400 plecaków wydajemy dla dzieci, które przybyły do Torunia z Ukrainy oraz dla polskich potrzebujących dzieci. Zainteresowanie jest bardzo duże. Już pierwszego dnia odebranych zostało ponad 150 wyprawek. Będzie na to szansa jeszcze w środę między 8 a 12 w biurze PCK przy ulicy Jęczmiennej w Toruniu. Należy przynieść ze sobą paszport lub dokument potwierdzający numer PESEL, opiekuna oraz dziecka. Od 18 lat w akcję Tornister pełen uśmiechów włącza się z kolei Caritas diecezji bydgoskiej. W tym roku przygotowano 1000 wyprawek szkolnych, które trafią do uczniów z Bydgoszczy i regionu, także dzieci uchodźców wojennych. Będziemy wydawać paczki 4 września, o 12:30 jest msza święta w katedrze bydgoskiej i po tej mszy świętej będziemy wydawać paczki potrzebującym. Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą też składać wnioski o świadczenie 300+. Większość rodziców tak naprawdę złożyła już wniosek o świadczenie 300+ z programu Dobry Start w województwie kujawsko-pomorskim. Takich wniosków zostało złożonych 155 tysięcy na 218 tysięcy dzieci. ZUS w regionie wypłacił niemal 57 milionów złotych na konta rodziców i opiekunów. Wnioski o świadczenie będą przyznawane do końca listopada. Aby pieniądze na zakup wyprawki szkolnej trafiły na konto najpóźniej 30 września, wniosek należy złożyć do 31 sierpnia. Do nowego roku szkolnego przygotowują się nie tylko uczniowie, ale też szkoły i samorządy. W wielu placówkach przeprowadzone zostały remonty i modernizacje. Wybudowano też nowe inwestycje. Uczniowie uczęszczający do szkoły w podtoruńskim Lubiczu Dolnym na start otrzymają nową salę gimnastyczną. Spełniło się nasze marzenie i kolejny rok szkolny możemy już rozpocząć w tak nowoczesnym, bogato wyposażonym obiekcie. Przez 26 ostatnich lat uczniowie korzystali z małej sali przy remizie OSP, która jest oddalona o kilkaset metrów. Tamta sala była mniejsza, bo miała tylko wymiary boiska do siatkówki. Ta jest większa, mamy tu pełne wyposażenie, mamy szatnie, mamy prysznice. Inwestycja pochłonęła 2,5 miliona złotych. 680 tysięcy pokryło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Największym oczywiście, jak na te czasy, problemem to oczywiście finanse. Pierwotnie ta sala gimnastyczna miała kosztować 25% mniej, czyli 2 miliony złotych. Jak Państwo wiecie, sytuacja makroekonomiczna w Polsce jest taka, a nie inna, zwłaszcza jeżeli chodzi o rynek budowlany. Najważniejsze w drodze do szkoły jest jednak bezpieczeństwo. W Toruniu w połowie sierpnia dzielnicowi Straży Miejskiej sprawdzili okolice szkół oraz przejścia dla pieszych. Wykazano 9 nieprawidłowości. Tak naprawdę wymagały tylko pewnego odświeżenia, tak, oznakowania, tak jak w przypadku na przykład przejścia dla pieszych, odmalowania pasów. Wszelkie nieprawidłowości muszą być naprawione do 1 września. Natalia Kurowska, TVP 3 Bydgoszcz. Zmieniamy temat. Niebezpieczne zdarzenie w Bukowcu niedaleko Jabłonowa Pomorskiego. W wyniku zawalenia stropu obory ranny został mężczyzna. 11 krów nie udało się uratować.
Strażacy interweniowali też na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Rozgarty. Samochód dostawczy uderzył w barierę ochronną. W tym wypadku nikt nie ucierpiał. Doszło do zawalenia stropu w budynku inwentarskim. W czasie tego zawalenia w obiekcie tym znajdowała się jedna osoba, to jest mężczyzna i kilkanaście zwierząt. Mężczyznę udało się strażakom uwolnić. W tym celu musieliśmy użyć narzędzi burzących, różnego rodzaju przedmiotów, żeby uwolnić tą osobę. Miał on przygniecione nogi i dalej po przekazaniu zespołowi ratownictwa medycznego został przetransportowany z miejsca zdarzenia za pomocą lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Grudziądzu. Niestety 11 zwierząt nie udało się uratować, kolejne 3 żyją. Z kolei na autostradzie A1 w Rozgartach między węzłami Nowe Marzy i Grudziądz w kierunku Łodzi samochód dostawczy uderzył w bariery ochronne rozdzielające pasy ruchu. Nikomu nic się nie stało. Droga była zablokowana przez ponad 2 godziny, a ruch odbywał się jednym pasem. Na miejscu pracowali zawodowi strażacy z Grudziądza oraz ochotnicy z OSP Ruda i Szyny. Teraz ważna informacja dla kierowców, którym zdarza się nie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. To już ostatnia szansa na redukcję punktów karnych. Za niespełna 3 tygodnie wejdzie w życie nowelizacja ustawy i zlikwidowane zostaną szkolenia umożliwiające zniwelowanie liczby zgromadzonych punktów. W Ordach trwa więc prawdziwe oblężenie. W wielu miejscach zainteresowanie kursami wzrosło nawet o 100%. Tak zachowuje się auto podczas nagłego hamowania na mokrej nawierzchni przy prędkości 80 km na godzinę. W tym wypadku sytuacja odbyła się w warunkach kontrolowanych, a za kierownicą siedział profesjonalista. Tego rodzaju szkolenia mają uczyć kierowców odpowiedniej reakcji w czasie trudnych warunków na drodze. Tutaj przy pierwszym przejeździe nam zwrócił uwagę to na to, żeby po prostu obserwować nie punkt najbliższy, tylko zawsze z wyprzedzeniem kolejny punkt obserwować, czyli przewidywać sytuację. Takiej wyobraźni i przewidywania niestety często brakuje, za to króluje brawura i pośpiech, tak jak w tym wypadku. Dlaczego pana zatrzymałem, panie kierowca? Chyba na prędkość. Prędkość, zgadza się. Przekroczenie dozwolonej prędkości, niezapinanie pasów bezpieczeństwa czy korzystanie z telefonu podczas jazdy są według mundurowych najczęstszą przyczyną mandatów karnych. Najwyższy mandat i najwięcej punktów karnych można otrzymać za takie rażące wykroczenia polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości, omijanie czy wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych oraz spowodowanie wypadku drogowego. Do tej pory kierowcy, którzy mają prawo jazdy od co najmniej roku i nie przekroczyli 24 punktów, mogli je zredukować podczas kursów prowadzonych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Od 17 września jednak z tej możliwości skorzystać już nie będą mogli, dlatego już teraz osoby z większą ilością oczek starają się je czym prędzej zniwelować. W chwili obecnej na kursy zgłasza się ponad 100% więcej kandydatów niż do tej pory, więc zainteresowanie jest bardzo duże. Obecnie mamy jeszcze tylko jeden termin na 16 września. Są jeszcze miejsca, można się zapisać. Jest to obecnie w formie kursu online. Niemal dwukrotny wzrost zainteresowania notuje także WORD Włocławski. W tej chwili zaproponowaliśmy kierowcom uczestnictwo w 3 terminach. To jest 10 września, 12 września i 14 września. Nieco mniejsze zainteresowanie jest w Toruniu. Tutaj liczba chętnych wzrosła o około 40%. Odnotowujemy kierowców, którzy regularnie uczestniczą w tych szkoleniach, czasami nawet po 6 miesiącach, ale jest to nieduża ilość. Po zmianach 17 września punkty karne będą obciążały nasze konto nie przez rok jak do tej pory, a przez 2. Zwiększy się także liczba punktów, które będzie można otrzymać za największe przewinienia. 17 września wchodzi rewolucja w tak zwanych punktach karnych, czyli przede wszystkim za jedno wykroczenie będziemy mogli otrzymać już nie 10 punktów karnych, ale nawet 15 punktów karnych, czyli będzie bardzo łatwo stracić prawo jazdy. Kierowca, który przekroczy dopuszczalną liczbę punktów karnych, będzie skierowany na kurs reedukacyjny do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Taki kurs ma trwać 28 godzin w czasie 4 dni. Te szkolenia wybiórczo są tematycznie dostosowane do tych, którzy łamią te przepisy. Czyli tych, którzy nie przestrzegają przepisów, tych, którzy dokonują łamania przepisu czy wręcz wykroczeń, dostosowane będzie tematycznie do przyczyny
zabrania prawa jazdy. Jeśli po takim szkoleniu kierowca znowu przekroczy liczbę 24 punktów karnych w ciągu 5 lat, zostanie skierowany na kurs nauki jazdy i ponowny egzamin. Dlatego, by zaoszczędzić sobie nerwów i pieniędzy w portfelu, może lepiej zastosować się do prostej rady. Chciałbym, żeby wszyscy się zachowali wobec mnie tak, jak ja się zachowuję wobec nich, więc i my będziemy bardziej uprzejmi na drodze, tym mam nadzieję, że ludzie wobec nas też będą bardziej uprzejmi. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczymy, co jeszcze w naszym programie. Czy to już koniec wakacyjnego sezonu? Pierwsze podsumowania branży turystycznej. Ziemia bydgoska wyruszyła na podbój Hiszpanii. W zbliżeniach teraz pora na politykę. Włocławscy radni podjęli decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia WOW, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka. To krok, który otwiera miastu i kilkunastu ościennym gminom drogę do unijnych funduszy. Remont ulicy Łubinowej to jedna z tych inwestycji, na które mieszkańcy Włocławka czekają od lat. Utworzenie Stowarzyszenia WOW Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka to szansa na to, by miasto i sąsiednie gminy na takie cele otrzymały kilkadziesiąt milionów euro. Udało się przekonać marszałka województwa do tego, żeby miasta o statusie miast wojewódzkich też miały swoje ZIT-y i tak właśnie będzie. I dlatego też musimy powołać stowarzyszenie, które będzie podstawą powstania obszaru funkcjonalnego. Mam nadzieję, że dzięki temu uda się pozyskać więcej środków. Jestem wręcz przekonany, że tak będzie, bo to jest powszechna praktyka. Jesteśmy w piątce tych, a właściwie na trzecim miejscu wśród tych największych miast województwa. Możemy otrzymać z kolejnego rozdania unijnego na lata 2023-2027 około 40 milionów euro. W skład stowarzyszenia wejdzie miasto Włocławek i 13 gmin z powiatu włocławskiego. Plany inwestycyjne dotyczą m.in. rozbudowy Alei Jana Pawła II, remontu dróg i tworzenia nowych ścieżek rowerowych czy zazieleniania miast. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Zacieśnianie współpracy, wymiana studentów oraz pracowników i pozyskiwanie wspólnych grantów. Przedstawiciele hrabstwa Fife w Szkocji odwiedzili Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Goście odpowiedzialni za rozwój i współpracę, także te między uczelniami, zwiedzili m.in. laboratorium uniwersyteckie. Fife jest siedzibą słynnego Uniwersytetu St. Andrews. Jestem przekonany, że oba uniwersytety będą mogły współpracować. Liczymy też bardzo na taką współpracę gospodarczą. Uniwersytet St. Andrews będzie otwierał Eden Campus, miejsce bardzo innowacyjne, więc liczymy też na to, że ta współpraca będzie możliwa. To są bardzo ciekawe spotkania, tym bardziej, że one daleko wykraczają poza taki wymiar oficjalny. Jak słucham pytań, które zadają nasi goście, to są to bardzo szczegółowe pytania dotyczące ekonomii, technologii. Myślę, że to dobrze rokuje dla naszych dalszych kontaktów w sferze właśnie gospodarczej. Sama inicjatywa tutaj należała do bydgoskiego klastra przemysłowego. Zatem ten obszar współpracy badawczo-rozwojowej, naukowej będzie głównym punktem. Mamy nadzieję na podpisanie właśnie jej z uniwersytetem. Okazuje się, że jednym z najstarszych w tej części Anglii i Szkocji. Zatem dla nas to ogromna szansa, porównywalna wielkościowo, ogromna tradycja, więc tutaj w tym obszarze również szukamy pewnych miejsc. Branża turystyczna podsumowuje letni wypoczynek. Właściciele hoteli w Bydgoszczy przyznają, że mimo rosnących opłat pod względem liczby gości te wakacje nie były gorsze od poprzednich. Z kolei pracownicy ZUS-u zachęcają do wykorzystania bonu turystycznego. Warto sięgać po to wsparcie, bo termin zapłaty bonem mija ostatniego dnia września. Jedziemy nad Polskie Morze do Gdańska. Tak, z małymi dziećmi jesteśmy, nie chcieliśmy podróżować daleko. Tak, niektórzy spędzają ostatnie dni wakacji. Turcja, Grecja i Hiszpania to kierunki zagraniczne, które najczęściej wybierali mieszkańcy Kujaw i Pomorza tego lata. Mimo to biura podróży zanotowały znaczny spadek zainteresowania wycieczkami poza granice kraju. Połowa Polaków zostanie w domu w tym roku z racji właśnie na wysoką inflację. Połowa z tej połowy pozostanie w kraju, a 25% pojedzie za granicę.
bądź już pojechało. Obawy Polaków budzą wysokie ceny i wojna na Ukrainie, ale biura nie zwalniają tempa, szykują wycieczki na jesień, bo wiele osób chce wypoczywać poza sezonem. Mamy więcej zapytań o egzotyki. Nie są to duże grupy, tam 12-osobowe, ale mamy takie Australię, Nową Zelandię, Nową Zelandię, Fidżi i pojedyncze osoby do Meksyku i na Bali. Z kolei turyści z innych części Polski często odwiedzali w tym sezonie Kujawy i Pomorze. Przyjezdni stawiali często na mniejsze miejscowości. Województwo kujawsko-pomorskie pięknieje z roku na rok. Pamiętajmy, że dla potencjalnego turysty to nie tylko Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, ale również te małe miejscowości. Kto z nas był w Strzelnie, w Mogilnie, a może w Grudziądzu, a w zamku w Runowie? Musimy być lokalnymi patriotami. Mamy piękny kraj, piękne regiony, także warto. Hotelarze również podkreślają, że liczba gości nie zawiodła, a sezon jest podobny do poprzedniego. Liczą jednak każdy grosz, bo ich zdaniem ceny prądu w tym sektorze wzrosły o około 80%, natomiast opłaty za gaz przekraczają ponad 300%. Większość tych kosztów niestety hotele i hotelarze przejmują na siebie. Dla gości nie jest to aż tak znaczący wzrost kosztów tutaj za usługi, które wykonujemy. Wrzesień w miejskich hotelach zapowiada się pod znakiem branżowych spotkań i wydarzeń biznesowych. Hotelarze czekają też na turystów indywidualnych, zwłaszcza w weekendy. Z ich szacunków w stosunku do ubiegłego sezonu wynika, że znacznie mniej osób w tym roku wykorzystało bon turystyczny. ZUS przypomina, by nie zwlekać. Na aktywację w naszym regionie czeka jeszcze 32 tysiące bonów. Do 30 września możemy zrealizować płatność bonem turystycznym, natomiast już z samej usługi możemy skorzystać później. Czyli możemy na przykład opłacić sobie wyjazd rodzinny na święta czy też na Sylwestra. Można także zapłacić bonem za jednodniową wycieczkę bez noclegu z transportem i ze zwiedzaniem czy pobyt w gospodarstwie agroturystycznym. Bon można aktywować przez platformę usług elektronicznych ZUS. Czas na informacje sportowe i spotkanie z Hubertem Malinowskim. Witamy ponownie w studiu. Witam ponownie. Z ostatnich informacji wynika, że w najbliższych dniach zostanie podjęta próba wybudzenia ze śpiączki farmakologicznej Adriana Miedzińskiego. Żużlowiec Abramczyk Polonii jest utrzymywany w takim stanie po upadku w trakcie meczu półfinałowego Ewiner pierwszej ligi z Falubazem Zielona Góra. Rewanż już w niedzielę w Bydgoszczy, ale w takiej sytuacji oczywiście jego wynik schodzi na dalsze plany. Widać, że ten wypadek zrobił ogromne wrażenie na całym środowisku żużlowym. Wszyscy go wspieramy, oby tak dalej. Ciężkie to jest dla naszego klubu, dla naszych zawodników, szczególnie dla Adriana, rodziny i najbliższych. Ale cały czas gdzieś taka nadzieja jest z tyłu głowy, że wszystko to może wrócić do normalności i będzie dobrze. Trzymamy za to kciuki, a więcej sportu o 21.40 w naszym codziennym serwisie. A u nas kolejne informacje. Ziemia bydgoska rusza na podbój Hiszpanii. 35-osobowa grupa artystów zaprezentuje tam swoje umiejętności podczas festiwalu folklorystycznego w Zamorze, w północno-zachodniej części kraju. Tradycyjne stroje już spakowane, a my zajrzeliśmy na generalną próbę. Trochę jesteśmy zestresowani, bo nasze próby trwały przez cały czerwiec. Potem mieliśmy miesięczną przerwę i teraz pod koniec sierpnia mamy bardzo intensywny tydzień, od rana do wieczora praktycznie próby. Staramy się dać z siebie wszystko. No i mam nadzieję, że to się wszystko ładnie uda. Cieszymy się, że nawiążemy kontakt z innymi zespołami z innych krajów i że będzie fajna integracja i będzie mieli fajne wspomnienia. Nasze przygotowania trwały zarówno w lipcu, jak i w sierpniu. Mamy takie małe zgrupowania i zabieramy ze sobą cztery regiony. Przede wszystkim region kujawski, no bo ten staramy się najbardziej promować, ale przy okazji chcemy pokazać bogactwo i energię regionu kurpiowskiego, łemkowskiego i łowickiego. To będzie ogromne wydarzenie, bo organizatorzy przygotowują się z dużą pieczołowitością. Mamy już dokładny program festiwalu i wiemy, co, o której godzinie będziemy robić. Zespół niedawno wrócił, grupa młodzieżowa wróciła z festiwalu młodzieżowego z Pisku, z Czech, z ogromnym sukcesem. Dzieci zdobyły serca publiczności i wszystkich uczestników festiwalu. Jesteśmy z nich bardzo dumni, także mam nadzieję, że tym razem również tak będzie.
zbliżeniach pozostała jeszcze prognoza pogody. Dzień dobry. Przed nami koniec wakacji, ale to nie koniec letniej słonecznej pogody, ponieważ w pogodzie panuje teraz układ wyżowy, który w ciągu tych najbliższych dni zapewni nam sporo pogodnego nieba i sporo słońca. Natomiast z północy kontynentu napływają do nas masy chłodnego, takiego rześkiego wręcz powietrza. One z kolei zapewnią nam komfort termiczny, bo na termometrach nie będzie więcej niż 24-25 stopni w słońcu. Ta noc na Kujawach i na Pomorzu będzie bardzo pogodna, z temperaturą od 12 do 13 stopni. Jutro w regionie także nie zabraknie słońca, a na termometrach od 20 do maksymalnie 22 stopni. Miejmy nadzieję, że właśnie taka pogoda zostanie z nami jak najdłużej. A ja zapraszam Państwa na szczegóły. Prognozy pogody już za moment. Do zobaczenia. Dagmara Moranowska, dziękujemy bardzo. Teraz to wszystko. Kolejne informacje o 21.30. Do zobaczenia.